Siemanko, witam was bardzo serdecznie w 11 odcinku z naszej serii ESA 11. Dzisiaj będą żniwa, ale tak, mamy już tego bizonka. Gdzie on jest? Dobra, tu jest nasz bizon. Ale teraz mamy kooperację z naszym pracownikiem, więc i musimy sobie kupić nowy kombajn. Nie bizon, ale kupimy tego tu, oto, ponieważ kupimy jeszcze potem te, ale tak jak na razie widzimy. Lol. Kosztuje milion? Wszystkie pola sprzedali.
wszystko nagrywać, bo biegłem teraz. Nie mam zbytnio czasu. Przez tydzień tego. No jedź! Przez tydzień tego nagrywać, a materiał zawsze się sprzedam. Tak, włoski trzeba poprawić. Nie mam zbytnio czasu, bo wiecie. Dobra, mam teraz czas, więc mogę wam opowiedzieć troszeczkę tutaj, przybliżyć mój rozkład dnia. Dlaczego, jak tu nie ma czasu, co się dzieje. Więc tak, już wam wspominałem, to chodzę do technikum mechatronika. Za mechatronika. Jak tam kiedyś, może dzisiaj, raczej w jakimś odcinku, czyli może z jeżdżni wam przybliżę, o co chodzi z tym kierunkiem. Ale tak, jak nie mam czasu. Więc tak. Spoko. Jep. Spoko. Dobra. Fuck. Fuck. Teraz to już jest po mnie. Wierzę w ciebie. Fuck. Serio? Chyba tu jest ta odleczka, więc spróbujemy coś przez tą bramę przerąbać się. Może tu jest jeszcze jakiś spakowany budynek. Holy fucking. Przejedziesz. Fuck. No to, że tak powiem, troszeczkę tutaj się wdupiłem. Serio? Może gdzieś tu jest coś spowodowane. O! No brawo, jestem z ciebie dumny. Dobra, nie idziemy już w kabinie. Dobra, no to tak. Chodzę do tego technikum. Rano muszę wstawać o 5. O 5 muszę stanąć. O 6 mam autobus. Wiem, o godzinę, bo mam do przystanku 6 km. A bardzo lubię motoryzację, bardziej motory, więc jeżdżę sobie na motorze, bo mam 4 motory. Wow, jak on to może zrobić? A jak wiecie, mam Crossa, potem mam jeszcze MZ-kę, Simpsonek i Komarek. Wow. Ale no dobra, jeżdżę sobie, więc potrzebuję trochę czasu, żeby ten, ogólnie rano, żeby się ogarnąć, to też trochę czasu potrzebuję. Dobra, jadę, o 6 mam autobus. Tak, o 6 mam autobus, ponieważ do szkoły mam ponad 50 km. No, bo mieszkam na wsi, a to do naszego... Opolskie, Opole, na pewno wiecie, to jest stolica chyba. Nie interesuje się tym zbytnio. To jest bardzo stolica opolskiego. I tak, i tam mam szkołę. Tak. Zaraz tam w centrum. A więc, no dobra. Szybciej, czemu tak się wolno rozpędzę? No i tam, dobra, jestem w tej szkole. Potem mam różne lekcje. Czas, i to tak przyjeżdżam 4, 5, 6 na wieczór. Potem jakoś się trochę ogarnąć. No i co? Cokolwiek, żeby tu zrobić, to jest parę, no jak widzicie, przez ten czas i już mam przegrane prawie 27 godzin LOL w ciągu tygodnia. W ciągu tygodnia, bo dzisiaj dokładnie ja, że tak powiem, rocznica, tydzień, tak, nagrywania, więc możemy sobie podzielić 27 godzin przez 7, co daje jakieś, jakby było 28, to by dało 4 godziny dziennie, to wow, patrzcie, od 6
pamiętam, bo dwa odcinki mogę wrzucić. To zależy kiedy, bo wiecie, jak mieszkam na wsi, to jest fajnie. Raczej to był, dokładniej to jest tak, że uwaga, dopiero przez bo mój kuzynek, mam kuzyna, który ma takie wielkie gospodarstwo. Ma takie wielkie gospodarstwo, no i od małego dziecka tam różnie zawsze jeździłem, wiecie, na wakacje i ten. Bardzo mi się to spodobało. I dlatego też tata zakupił, że tak powiem, pole dla mnie. Zaraz mamy tu odwójkę od mojego chrzestnego za domem. 7 hektarów i pod lasem jeszcze jest tam niecały hektar. I maszynki do mnie kupił, więc że tak przez wakacje i wiecie, wiosna, przez zimę to nie mam, ale wiecie, lato tam jakieś żniwa i wiecie, tam całymi dniami w traktorze. Mam filmiki na IT, więc wiecie, cały czas mówię jakieś, wiecie, te herbatę sobie przyniosę na następny odcinek, bo już mi gardło boli. No i wiecie, i mam styczność taką dosyć mocną z gospodarką. Znaczy nie, no zwierząt to nie mam, ale mam tylko pole, więc takie czyste, bo kuzynek to tam ma jeszcze dużo zwierząt. I to jest, ale spoczko, też jest fajna robota, takie. Lubię takie coś, że wiecie, że wstaję, że rano tam musisz dać jedzenie, potem coś tam jeszcze pościelić, takie ten im. I macie cały dzień, że tak powiem, raczej z przerwami i cały jest jakiś tak codziennie to samo. Wiem, że niektórzy takie czegoś nie lubią, ale ja bardzo lubię takie coś, że nie znam, żeby no to było takie ten, ale jeżeli mam już na przykład dzień ułożony w taki algorytmie takim jest, to mi się to bardzo podoba. Thank you.
nagrywaliśmy i zaraz będę nagrywać drugi odcinek z Jerzy, więc komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Cześć.